Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad. W porządku obrad mamy jeszcze informacje i wolne wnioski. Wolne wnioski i dobrze, ogłoszenia komentarzy. Proszę Państwa, z takim informacją, które Państwu chciałem mieć, ale już kończymy, proszę Państwa. Informacje, które chciałem Państwu przekazać. W czwartek o godzinie, Panie Basiu, 10:00 odbędzie się spotkanie, zaprosił mnie Pan Dyrektor, myślę, że jak sam nie przyjdę, to tylko przyjdę więcej Państwa, to będzie na plus. Od spraw komunikacji to jest Pan Dyrektor nowy z SAP-u. Chodzi o prawdopodobnie rozkład jazdy. Przewala się nowa dyskusja na temat maszynotyzacji, na temat otwarcia, dlatego że dyrektorem Saponim w Sipicie, nie tutaj, tylko u niego, to jest na Alei Pokoju, temat będzie dotyczył komunikacji zbiorowej. Otóż z informacji, które oficjalnie, żeście Państwo nie świadomi, do dzielnicy nie wpłynęła żadna oficjalna informacja na temat zmiany przebiegu trasy ani rozkładu jazdy. Natomiast odbywa się dyskusja i przychodzą z innych dziennik, co my na to, odbywa się dyskusja w prasie. Przysyłają do nas, proszę Państwa, mieszkańcy, co my na to. Nie bardzo możemy powiedzieć, bo nie wiemy, czy to jest Kaszka dziennik Maska, czy to jest tak. Na dzisiaj wygląda na to, że na pewno przy okrojonych środkach Ziki będzie szukał możliwości, żeby zwiększyć ofertę przewozową przy otwartej linii na kampus. To głównie jest związane. Jeśli wozą kilometry nie zmienią, a trzeba będzie coś zrobić. Po tej informacji, która będę prześlę Państwu, jeżeli będą jakieś materiały, prześlę Państwu materiały, wcześniej będę drogą, tutaj Pani Basia, prześlę drogą elektroniczną. Proszę jeszcze pytali, to ma być gdzie? Informuję jeszcze raz. To jest, to już Pani Dana. Na Alei Pokoju w Sikicie, to jest siedziba, tam jest siedziba zastępcy dyrektora, który zajmuje się sprawami związanymi z komunikacją zbiorową. Pan dyrektor Sapo. Tak, jest po 10:00. Proszę Państwa, takich rzeczy, które się odbywają, no, mamy ostatnio takie niemiłe dyskusje z IKT. Mam nadzieję, że dojdziemy do konsensusu odnośnie zieleni. Przeszły środki, które przerzuciliśmy przed wakacjami jeszcze i bardzo ktoś by doczekał, to 8 tysięcy z priorytetów. I mamy 20 kilka tysięcy na zieleni. Natomiast odpowiedzi, które są, odbyło się tu niedawno spotkanie, była Pani Basia, był Tomek, byłem ja. No i nie bardzo, no nic się nie da zrobić. Na wszystko zrobią, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo na co te pieniądze uruchamiać. A to, co było faktycznie do zrobienia, w większości zrobili mieszkańcy sami. Jak na przykład mówimy, że do wykoszenia pętla, to jak się na wiosnę zgłasza pętlę, to na razie mówi, że jest wykoszona, no bo wykosili sami mieszkańcy. Mam nadzieję, że wizyta u Pana Dyrektora... Inspekcja była. Stwierdzili, że sami wykosili. No i jeszcze powiedzieli, że sami to wykosili. Natomiast, proszę Państwa, myślę, że wizyta u Pana Dyrektora, Cebuli przyniesie efekty, bo nie ukrywam, że chce się pożalić na tym pracy z dziennym zresztą ogólnie. Drugi rok piszą to samo i twierdzą, że inspekcja była... Proszę Państwa, chciałem Państwa poinformować, że wydrukowane są już gazetki. Zapraszam do kolportażu. Nie jednej sztuki, Panie Adamie, więcej. Uprzejmie Państwa również informuję, że sposób, jakby chcemy się włączyć w sposób bardziej, chcemy się włączyć w pewien sposób z inwestorem barki Oksala. To jest firma Kontrapunkt. Jest pomysł, nie wiem, czy Państwo oglądaliście w gazecie, jest taki artykuł niedawno był w prasie. Dzisiaj widziałem odnośnie tej barki, która by miała stanąć po stronie podwórza. Zastanawiamy się, jak to podwórze zaktywizować, jeżeli chodzi o centrum i jak spowodować jego, zwiększyć jego atrakcyjność. Nawet ostatnio z Panem Tomkiem tutaj zauważ, jak jest, że po lewej, po drugiej stronie Wisły sumują praktycznie wszystkie statki, przycumowane są kawiarnie, restauracje, a po naszej stronie
najwyżej tramwaj wodny zajedzie gdzieś tam drogę. Myślę, że znalezienie lepszej lokalizacji pomiędzy mostem Piłsudskiego a Kładką nie jest to najlepszy pomysł, ale za Kładką w stronę Kubusa wydawałoby się, że przy tej podłużach, która jest Muzeum Kantora, która też sama w sobie jest takim no trochę dziwolągiem architektonicznym, no zawsze Kantor szokował swoimi rozwiązaniami z inscenizacją i myślę, że to mogłoby ten lotniskowiec, który byłby i barką hotelem. Jest temat, który musimy podjąć. Zobaczymy, co mają w tej sprawie do powiedzenia. Chciałem Państwu powiedzieć, że najbliższa sesja, która się odbędzie, będzie 30 października. To jest we wtorek 30 października. Osoby, które są na sesji, uważam, że są już powiadomione. Bo też 17.30 standardowo. I na tej sesji też bym prosił o zaangażowanie osób, które mają jakieś pomysły, mają wnioski. Będziemy dzielić, proszę Państwa, środki na remonty szkół i przedszkoli, jak również, proszę Państwa, będziemy dzielić środki na utrzymanie zieleni i na ogródki jordanowskie. W związku z tym proszę przewodniczących, już będzie proszę przewodniczących komisji o tutaj wcześniejsze zorganizowanie komisji, żeby jeszcze czas na spotkanie. Jest wyznaczony już termin na, proszę Państwa, komisja infrastruktury odbędzie się 17, to jest we środę o godzinie 16. I proszę Państwa, proszę przygotować do tego czasu wnioski dotyczące zieleni, bo to jest najważniejsze, będziemy robić to. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że jeśli znamy środki, wielkość środków zaplanowanych na zieleń i ogródki, to nie znamy na dzisiaj kwoty zaplanowanej na edukację. No, już był ogród, no, wiemy, że ma być, one idą do nas, ale jeszcze nie mamy tej. Mam nadzieję, że do komisji będzie. Myślę, że też zorganizujemy spotkanie z dyrektorami szkół, żeby z nimi porozmawiać, czy coś się nie zmieniło, bo często coś w międzyczasie się dzieje. Tyle. Oprócz emocji, ja chyba mam na razie takich emocjonalnie tyle. Wiem, że pani Krysia ma komisję, ale to pani Krysia przecież, ja nie chcę wyręczać. Można? Szanowni Państwo, jeszcze nie zrozumiała komisja. Panie Przewodniczący, ja bym prosił o zaprotokołowanie tego, nie, jeżeli na piśmie, to muszę zgłosić to na piśmie. Po raz kolejny chciałem się przypomnieć w sprawie, o której pisałem we wrześniu, czyli prośbę o zorganizowane spotkanie w sprawie ulicy Wodnej. Panie radny, słucham. Lubię pana. O, nie wiem, jeszcze. Prosiłbym, żeśmy się słuchali nawzajem. Przypomina pan w tej sprawie drugi raz, ja panu obiecałem, że w okresie, kiedy po październiku, jeśli skończymy sprawy związane z budżetowem, w krótkim, najbliższym krótkim terminie zorganizujemy spotkanie na ulicy Wodnej z tymi, którzy, czyli z ZGiek-iem, czyli no, z tymi instytucjami, które tam powodują pańskim zdaniem. Jest to, proszę Państwa, w protokole sesji. Jest to zapisane i ja już to mówiłem na ostatniej sesji, że proszę jeszcze o chwilę czasu i pan to zaakceptował na ostatniej sesji. Tak, zaakceptowałem, tylko nie myślałem, że to do końca października, bo pan termin nie określił do końca października. Ale było określone, jest w protokole, proszę sobie przeczytać. Przełom października, listopada jest zapisane w protokole, panie Jacku, jako bardzo ważna informacja. Przegłosował pan dzisiaj ten... Nie przegłosował pan, przepraszam pana Adama. Mówił pan na pewno, że jak się użytałem, było dużo rzeczy takich, tak? Jak to nie muszę, żebyśmy pożarli. Ale termin nie ma. A druga rzecz to, a zresztą nie wiem, czy jest sens w ogóle mówić o tym czymś, bo się podróżało. Przeglądałem sobie i pierwsza strona, przegląd letnich wydarzeń kulturalnych. Fajnie, było 2 miesiące temu. Konsultacje społeczne w sprawie sery parkowania sierpnia. Czas remontu, podsumowanie tego, co się działo też, to było miesiąc, 2 miesiące temu. Dożynki, no sierpień były. Kulturalnie na podwórzu to było troszeczkę później, było we wrześniu. Tutaj kolejne z początku września, od początku sierpnia. Nie wiem, ja bym proponował zespołowi, żeby... Ostatnio coś tutaj też przypisał. Ładnie pan wyszedł. Myślę, że pan kolega, ale że pan kolega, że stoi jak taki, że... Ale żeby proponował...
tym o sprawach takich, które niekoniecznie były już i było uczestniczymi, i albo było na stronie internetowej, ale także o tym, co w przyszłości się będzie działo, albo o sprawach waszych. Panie, ja rozumiem, że pani redaktor przyjmuje i wszyscy. Ja mogę powiedzieć, że pan wiedzieć, kiedy... Numer jest dla każdego z państwa otwarty i pan redaktor przyjmie, że nawet ostatni, jak pan materiał dawał, zawsze był zmieszczony. Więc jeżeli ktoś z państwa chce zapowiedzieć jakieś wydarzenia, jak najbardziej proszę materiał. To jak najbardziej, pani Marzena mówi tutaj, rzeczywiście tak było zawsze, jak coś przysyłałem, było uwzględniane. Natomiast nie wiem, czy mnie minęło znowu, bo miałem dużo rzeczy na głowie, ale nie pamiętam, żeby była wysłana informacja, że już ten do tego... Na ostatniej sesji mówiliśmy na ostatniej sesji. Tak, dokładnie, zapowiadałam na sesji, kiedy będzie zespół redakcyjny. Dziękuję, pan Tadeusz. Pan Adam. Ja mam taką prośbę do Komisji Bezpieczeństwa. Przy stacji tramwajowej ja interweniowałem w Straży Miejskiej, przepraszam. Ekrany są tak brutalnie napisane i pomalowane, że to już jest po prostu... A po co pani to podpisałem, to dalej jest nic nie zrealizowane. Czy te pisma, które pan pisał, poszły dalej? Natomiast proszę, informuję pana, panie Adamie, że jest zmiana, dlatego że to może to... Chyba nie wiedzą, że tam mieszkam, bo oni kupili jego napisy i czyszczone są. I wiem, że w pańskim rejonie również zaczną to czyścić. Także pytanie, jak one szybko powstają, czyszczone, że to w moim rejonie to ogólnie po prostu. Ale niech pan zauważy, że są czyszczone. Nie są. Nie? Nie, na głównie z niego zostały wyczyszczone. No to idą. Ale... Jak mam na to na kwadce... Podróżmy, tylko Jomiarka wypowiedzi powiedzieć, że też są udane napisy. Tak, tylko myślę, że im więcej będziemy reagowali, tym więcej będzie nas broni, tym więcej będzie jakiejś nacisku na to, żeby szybciej to czyścić. Tak mi się marzy. Nie mogę sobie pomarzyć. Dziękuję. Ja bym tylko właściwie to chyba powinna podziękować niektórym radnym za to, że przekazują mieszkańcom moje wnioski dotyczące zadań. To mnie napulsowało. Dostałam maila od jednego z mieszkańców z własnego okręgu z pytaniem, może nie będę czytała całości, ale jest takie pytanie, że ja wnioskowałam to zadanie, w związku z tym prosi, chodzi o ogródek na Barra. A też to dostałam. Czy jest to prawda, że ten ogródek będę likwidować? Pozwoliłam sobie do pana zadzwonić. Nie będę ja, jeżeli używasz ty nazwisk, to jest trudno. Ja nie będę używać nazwisk, bo nie wolno. Nie mogę. Ja się nazywam i rozmawiałam z tym panem. No bardzo proszę pana radnego, że jeżeli przekazuje informację, że coś się przenosi, czy likwiduje, pan radny, który to podał te dane, wie na pewno dokładnie, kto podał, żeby podawał prawdę, bo nie jest to na pewno przeniesienie, nie jest to likwidacja ogródka, tylko jak pan, jak opiniowaliśmy projekt i zapoznawał się pan, być może miał pan ochotę zapoznawać się z projektem, bo jeżeli to już tak daleko sięga, to żeby mówił prawdę. I, a jak nie wie, nie umie rozeznać się na mapach czy na projekcie, to niech się zapyta, ktoś mu zawsze powie, bo jest to tylko odsunięcie urządzeń na bezpieczne miejsce, żeby dzieci mogły z górki saneczkowej zjeżdżać, a nie tak jak zrobiło wcześniej dziecko różna stało na zestawie. Bardzo proszę mówić prawdę do mieszkańców, bo tylko mężczyźni. Bardzo mi się to podoba, że pan był bardzo przyjemny. Ale średniej inteligentni wiedzą o kogo chodzi. Tak, jest mi pan był bardzo zaskoczony, że jest to całkiem inna rzecz, inaczej zagospodarowanie, inne wszystko, że jeszcze dowiemy coś, co istnieje, a nie likwidujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja mam kapitałę, za chwileczkę poproszę na 10 minut, ale reakcyjny, żeby został. Jeżeli ktoś z państwa ma uwagi co do objętości numeru rodzaju papieru czy ilości spraw, to też poproszę o dostanie. To dla nas przyszły rok musi być
po prostu niby do przetargu głosi, co chce. Czy ma być większa, czy mniejsza? Od razu mówię. Wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę zmniejszyć ilość egzemplarzy. Tak, co roku, że jest tak. Robimy to co roku. I papier bardzo dobry. I papier jest bardzo dobry. Nie, bo nie jest szklisty, dobry nie jest. Nie ma na tak, może używać do biotek na razie. Dziękuję. Ale proszę Państwa, ja prosiłbym, żeby Panie do... A ja, Szanowni Państwo, nie mogę tylko szybko wrócić, bo znaczy, nie, ale do tego. Zrezygnowaliśmy z papieru Zielińskiego, na rzecz tego, żeby wydawał pewien, znaczy było częściej wydawał, tak? Nie. Nie. Panie Jacku, zaś... Panie, się miał 3-6 razy pojawiać w roku. Budu, Panie Jacku. Ile... Zwiększyliśmy objęstość papieru. Panie Jacku, nie ilość egzemplarzy, to jest periodyczne. Ale też do 6 miało. Nie. 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 Znaczy, przepraszam, ja nie mówię, nie mówię, patrzę tam, że jak radę. Nie, to jeżeli pan nie muszę rozmowy, to ja poruszałem, że miałeś też 6. Ale proszę pana, to nie jest moja decyzja. Przystępuje zespół, jest zarząd. Proszę państwa, chcecie mieć co miesiąc, nie ma sprawy, ktoś będzie, to żeby ktoś nie chciał robić. Jest pytanie. Proszę powiedzieć o tej gazetki, bo na tego widać, to im jest... Nie, pani Kostela, pani Kostela. Ja mam dwie sprawy. Jedna sprawa, proszę pana, komisja edukacji 18, o godzinie 18. A druga sprawa dotyczy mojej osoby. A w związku z tym chciałabym zapoinformować, że w związku z tym, że zmieniam miejsce zamieszkania, a z tym pierwszy, znaczy z tym pierwszy października w i przy okazji jest mi bardzo przykro, bo o tym, że jaką mam sytuację, to były dwie osoby w Bradzie, od nich miesięcy, a po burzu wodzą plotki, jakobym ja szukała fikcyjnego meldunku. Bardzo proszę, znaczy wypowiedź jakiekolwiek słowo, żeby się każdy zastanowił 10 razy. Bo chcą poważnie kogokolwiek do takiego stwierdzenia, żeby mówić takie rzeczy. Ja sobie naprawdę nie życzę, żeby tego typu sytuacje były poruszone. Dziękuję panu. Nam chciałbym powiedzieć, żeby ten kogokolwiek był taki. Ale ja taki... się niestety dostanę. No tak nie jest, bo mówi się o ilości, o papierze, a kogokolwiek jest narzędziem. Świadczy to o tym, co jest z poprzednika. Dziękuję bardzo, to by trzeba było się odnieść na tyle, że bo tak szybko przechodzimy. Myślę, że to jest poważna decyzja w naszej Radzie, bo jest konsekwencją tej decyzji jest to, że będzie zmiana radnego. Ja myślę, że nie żegnamy pani Krzysztofa. No nie, ja do końca mówię, jest, 31 tak października. Do 31 października. Natomiast zgodnie z ordynacją wyborczą zmiana miejsca zamieszkania, ale na terenie gminy Kraków nie powoduje utraty. Natomiast jeśli wyprowadza się poza gminę Kraków, z automatu traci się mandat. I po co ciekawe osoby spoza rady, które kiedyś były radnymi tutaj, a wypowiadały się na ten temat, nie wiem, kto ją poważał do tego, a kto przekazał taką informację bardzo, bo my się nie te osoby podpowiedzą sobie same. Dziękuję. Jest mi bardzo przykro, proszę, bo razie komisji nie poważnie, to czegoś się dzieje. Ja może najpierw tutaj panią... Co? Przepraszam. Może ten... Powiem tak, że myślę, że niekoniecznie ta... Ten radny, tak, niekoniecznie ten radny przekazał tą informację. Nie, ten pan mi powiedział, że ten radny, tak? Aha, to jest wypowiedź... Aha, no to jeżeli jest wypowiedź, bo ja przeczytałem, bo to jest również dostępny od niego, że przeczytał na ten, a ponieważ powiem tak, że w tamtej kadencji była sytuacja taka, że pan chodzi dość często po... Nie, nie, pan mnie poprosił o kontakt, podał komórkę i podał że jeżeli ci to potwierdził, że to dostał informację na to, to już w tej kwestii się nie wypowiada, natomiast chodzi mi o to, że ja znam przypadek, kiedy pan Łaczek, bo to jest pan Łaczek, bo pisze
pisze do różnych instytucji, również do radnych, bo tak nie działa pisał na różnych forach, również się rozpisywał i w momencie, kiedy w tamtej kadencji trafił na stronę budżetu miasta Krakowa, gdzie zmienialiśmy lokalizację Orlika, było w budżecie napisane Orlik przy ulicy Bargowej, rezygnacja, Orlik przy ulicy Myśliwskiej, zadanie, to on dał informację na stronach internetowych, że są dwa orliki budowane w Płaszowie. No kwestia jest po prostu do czytania całości. Natomiast poprosiłam go tylko tyle, żeby resztę wiadomości z moich bloga się wniosków przekazał też na mnie. Ja mam też takie pytanie i prośbę, ponieważ jeżeli mówimy też o maila, to zresztą mówiłem to panu przewodniczącemu, ale chciałbym się dowiedzieć też, przesłałem tego maila do rady. To pisała osoba, chyba pani, była podpisana i prosiłem, żeby przekazać to. Dostała odpowiedź. Chodzi mi o to właśnie, czy dostał odpowiedź, bo ja bym prosił też, żebym dostał tą odpowiedź, bo gdyby do mnie ta pani pisała, bo zobligowałem się, że postaram się, żeby jakaś odpowiedź... Pani odpowiedziała, że dziękuję za odpowiedź, niemniej jednak nie zniósł, jak wytłumaczyłem sprawę chodnika, ja powiem, że powiem, bo teraz mówimy, o co chodzi. Chodziło, jest mieszkanka, która ma małe dzieci, zatroskana o bezpieczeństwo dzieci, i słusznie, że chyba wszyscy jesteśmy za to skrani. Chodziło o sygnalizację świetlną przy ulicy Saskiej. Przy ulicy Saskiej głównie chodziło o tą strzałkę. I to jest trudny temat, który, bo tam trzeba przebudować całe skrzyżowanie. No to się wtedy wydłuża znowu przepustowość tego skrzyżowania. Natomiast pani głównie poruszała drugi temat, to jest możliwość zabezpieczenia chodnika przez słupki, przez zjeżdżające samochody i zmniejszenia ruchu samochodów ciężarowych. No z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że tak. Nie ma już co prawda złomów na Frojbie, czy teraz na Tytoniach, jak ktoś tam woli. Nie ma tam, gdzie jest blok tej bazy transportowej, ale znowu jest ten blok. Ale nieszczęście jest takie, że na Frojbie wszedł znowu PKS. I ma tam bazę PKS. W związku z tym, proszę państwa, to jest jakby nierozwiązywane bez zamknięcia drogi, bez zbudowania, a przez budowę właśnie tego łącznika do ulicy Przeróbc. I zrobienie słupku na 1,5-metrowym chodniku spowodowałoby, że chodnik miałby szerokość 1 metra. No, matka z dzieckiem plus ileś ludzi, które tam przechodzi, jest niemożliwe. Musi bezpiecznie 0,5 metra, żeby zrobić słupki. No jest niemożliwe, żeby... Teraz przedtem była norma 1,5 metra, teraz się mówi, że chodnik powinien mieć minimum 2 metry, a w wyjątkowych sytuacjach do 1,5 metra dopuszcza się tam jakiś tam jeszcze mniejszy, ale nie ma takiej opcji. Także jest odpowiedź, zapraszam do pani Basi tutaj. Pani radna, czy coś chciała powiedzieć? Pani przewodnicząca, mogę jeszcze jedno spotkanie. Bo o tym spotkaniu czy można nie wiem panu zgłosić coś jeszcze, żeby... Ja zapraszam na spotkanie. Ja nie wiem, jaki będzie, ale powiem szczerze, ja nie wiem, jaki będzie konwent, ja nie wiem, jaki będzie to formule. Ja nie wiem, czego będzie szczegółowo dotyczyć, bo zapraszam. Ja czuję, że będzie w tej sprawie. Natomiast jak pan mi wrzuci parę i potem jest tak, że ja zostaję sam z problemem, z reguły wiecie dobrze, że nasz wpływ na komunikację jest delikatnie mówiąc ograniczony. Możemy zintegrować, możemy tam próbować naciskać, ale to jest bardziej złożone. Ja zapraszam na to spotkanie. Pana Józefa Królewicza, to był długi dyrektor PZLI, był również zarządem Paszowianki u nas. W zarządzie był zadany kiedyś, nie, z tobą, tak, które... W związku z tym...